Misiorek, ty mi nic nie mów o Isaacu, bo ja byłam nastawiona, że będę już w niego w ten weekend grała. Chodzi o grę Isaaca. A oni przesunęli datę premiery znowu. A jest już konkretna data? Bo ja tam widziałam pierwszy czy drugi kwartał 2021, więc w ogóle jest świetnie. A od pół roku był 31 grudzień i tak się cieszyłam, nie? No, właśnie słyszałem, że nie wyszedł w Sylwestra i się zastanawiam, kiedy wyjdzie, bo właśnie mówiłaś, że go chcesz i no jak widać. Ale wiesz, może to lepiej, żeby tak, niż to ma być taki drugi cyberpunk, nie? Nie, nie Też nauczyłam akurat. się wszystkich itemów, ale nie muszę ich wszystkich ubić. Chociaż akurat nie wiem, czy Isaaca taką grę da się popsuć aż tak bardzo. Bo ona Isaac chyba nie jest jest. super, ja polecam Isaaca. Idzie. Klaun. Clown, no, widzę go. Poszedł tam na górę. Jak się tutaj chowasz w krzaczkach? Z O. daleka wyglądasz jak ten kaktus. No co ty? A ty za mną No. idziesz. Ja idę za tobą. Okej. Tam jest jakiś gaming. O, dobra. O czym wy tam piszecie, moi drodzy? 31 marca wyjdzie. No ja jestem ciekawa, Miszorek, czy wyjdzie, bo mówię. Ten ostatni grudzień to chyba z pół roku była ta data i co? Idzie do nas. Fak, jeszcze wywaliłam. Dobra, trzeba lecieć po tego. A widzę, że lecisz, dobra. Kto? Ja? Nie, nic nie poleciałem. Nie, Mroziu chyba poleciał. Ja zostałem przy genie. Tak, Maciek, podnosiłam po prostu, to się nauczysz czasem. Jak będziesz grał, to się nauczysz, no nie? Jest też, słuchaj, mod taki, który ci pokazuje itemki, znaczy jest opisany, więc w sumie na początek też możesz sobie wziąć jak coś, nie? Normalnie on jest tak, jakby masz warsztat do Isaaca, tak jak do Don't Starve'a i możesz sobie pobrać, no nie? Oj. O Jezu, ktoś mi dał klucz, a po co mi ten klucz? Tak, Dying Light też, słuchajcie. Też bym pograła. Eryk, będziemy grali? W Zębiaki? Dying Lighta to jest ten z tymi Dwójka. zombiakami. No. Ja bym No? pograła. Jedynkę nagrywałam z Hasnem jeszcze. Może Też mu miało spróbować. wyjść i oni wszystko tak przesuwają, słuchajcie, że masakra, nie? A widziałaś, to chyba jest 7. 7 dni, chyba tak się jakoś nazywa, że budujesz tam jakąś swoją fortecę przed zombiakami. Też jest spoko. To nie wiem. I też chyba w koopie można grać tam. Nie wiem. Że są jakieś fale zombiaczków. Nie widziałam, nie widziałam. Czy muszę ci to wysłać na Steamie, bo kiedyś to mega oglądałem. Outlast 3 jak będzie w koopie, tak jak mówicie, to absolutnie gram z Erykiem. Będziemy się drzeć na przemian. Jezu, to będzie po prostu hit tego wszystkiego. My właśnie cały czas, słuchajcie, szukamy z Erykiem jakiegoś wspólnego horrorka, żeby pograć. Ale kurde, słuchajcie, no nic nie ma w koopie, nie? Słuchajcie, jakbyście mieli jakieś fajne, gdzie byśmy mogli razem pograć, to piszcie, podsyłajcie gdzieś na Discorda, bo mówię, my szukamy i nic nie ma, nie? Bo ja bardzo chętnie z Eryczkiem bym pograła w jakiś horrorek, ale no No, nic my nie ma. szukamy. Nic nie ma takiego interesującego, co by wiecie, było takiego naprawdę super, nie? No. Niestety, ale tak, w Outlasta 3 na pewno. I jeszcze słuchajcie, ja bardzo czekam na Rezydenta nowego. Tego Village, czy jakoś. No nie ma właśnie na multi dobrych. No nie ma właśnie nic. Mam też w ogóle jeszcze Rezydenta tego siódemkę, więc Biegnij. też możemy pograć, nie? Ale słuchajcie, tak, najpierw kończymy Outlasta. Później zobaczymy ten wizerz, co dostałam, bo bym chciała zobaczyć. Później może już to medium wyjdzie. Zobaczymy. Ale mam też tą siódemkę, też mogłabym zobaczyć. W Rezydencie Świat. dwójce. Właśnie, chyba że Eryk może w Rezydenta byśmy pograli w sumie. A, musiałbym zobaczyć. Ja w ogóle nigdy nie widziałem go, Ja szczerze powiedziawszy. nagrywałam szóstkę. Nie, co ja nagrywałam, słuchajcie? Któregoś nagrywałam Rezydenta.
Sorry, sprzedałem was. Oj, 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 oj. Zignowałam się. O, na ciebie wpadł. No, bo się tam zaklinowałam trochę po drodze. O, o, zamknięte drzwi. Po mnie. Ja mam w ogóle jakiś szalony kluczyk ktoś mi dał. Nie wiem, czy Donels mi nie dał kluczyka czerwonego. Co ty? No. Ach, myślałam, że dobiegnę do... Tu gdzieś paleta była. Ej, słuchajcie, to jest wszystko pozamykane. To jest jakieś nieporozumienie, nie? Resident 3 ma jakiś system koop? Nie wiem, ja chyba nagrywałam właśnie, nie wiem, szóstkę? Czy to Tatula z YouTube, która Identity 5 nagrywała? Tak, to Tatula. Cześć, lunatyczka. Ale Tula na razie nie gra w Identity. Na razie mi się odechciało. W Identity jest dużo kamperów. A gdzie nie ma Erik, powiedz? Ale no w Identity to już się nie da, wiesz, no, nie? Dużo, no. Jeszcze w DBD to da się jakoś normalnie zagrać, a tam jak już zawiśniesz raz, to już w ogóle masz przegraną grę, nie? Jak cię tylko morderca znajdzie. Mhm. Rebirth są praktycznie takie same, tylko Rebirth jest nowy i dostaje DLC, więc lepiej nowego kupić. Boże. Czemu idziesz? Poczytałam. Ja tak idę, obserwuję cię, co ty robisz? Czytałam czat prosto w ścianę, nie? Kiedy się zatrzymasz? Nigdy. Czy ściana cię podtrzyma? To były pytania, które mi chodziły po głowie. On tam się gdzieś kręci. Do dupy serwery ma, no. W sumie możemy iść tam na górę, co? No, chodź. Tam widzę, ktoś też jest. O, dawaj. Bloczysz mnie! A sprint miałaś? Tak. Oj, no i tędy. Co? No bo chciałem pójść w drugą stronę, żeby cię nie bloczyć. Jezu, ta twoja kieca w ogóle, nie? Piękne. No znowu w nas rzuca dzban jeden. Wlazłam już, to trudno. Ale skończymy chyba, co? Nie. Nie? On już idzie od mojej strony za mną, więc biegnij w drugą. Dobra. Chciałam właśnie wrócić tam jeszcze. Kurde, leci się na mnie. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś... Dobra. Zrobiony? Ja pierdziu. Tam jest na górze. Chodź, mroziu, tam palec. Idziemy do tego wisielca. Dostał, uff. Dobra, jeszcze tu jest jakiś palet, to możemy... To się drze. W Rebircie jest dużo więcej wszystkiego, tak, to prawda. Ale wiecie co, ja się tak nastawiłam na tego Isaaca nowego, że będę grała, że pogramy w tego zwykłego na pewno, słuchajcie. Czy chcecie, czy nie, trudno, ja się nastawiłam, tak jak mówiłam, będę streamowała to, co ja chcę, więc w Isaaca na pewno też, moi drodzy, pogramy. Bardzo chciałam w tego nowego... Czekałam na niego, no ale niestety się nie doczekałam. Nie wiem, czy się doczekam. Więc pogramy sobie w tego, co jest. Czemu nie ma tu palety? Kurde, przepraszam. Może co wyleczyć? Wiesz co, ja się cały czas gonię ogólnie. Znaczy tutaj, ale chyba mnie zostawił. Chyba dał sobie siana po iluś tam paletach na głowie. A masz Eryk klapę? Mam. Nie, mam klucz. Klapy nie mam. A, o ty się chodzi. O, wyjście jest. Wszystkie bramy są tam, widzę. Czy my czasem nie mieliśmy tego? Czego? Daru na klapę. Ej, tu jest jakiś heks chyba. A nie, myślałam. Nie mów, że Noet. To są świeczki, ja już mówię, coś tam świeci, nie? Mówię, kurde, Noet, nie? Ale przecież nie ma Noeda. O nie, on tu biegnie. Ja wiem, że klapa już się pojawiła. Eryk ma klucz, ale ja nie wiem gdzie, nie? Mi się wydaje, że o, my... tutaj jest, słuchaj Gosia, za tym, za budynkiem. To ty chodź. Tam z tyłu. Ej, czekaj, poczekam na innych. Słuchajcie, ja otwieram bramę, a jak chcesz to do Eryka albo do mnie. Tak, ja jestem tutaj za tym salunem, na tyłach. Chodź tutaj, do na... Ja tu otwieram bramę.
Chodź, chodź! Uciekniecie? No właśnie... Nie. Nie. Cholerka, mogła mnie otwierać. Nie, spoko, ale czekajcie, damy może, radę. Może spróbuję. Ja mam, słuchaj, borołka. Też mam borołeczka. Mam nadzieję, że nie będzie kampił. Nie, poszedł w twoją stronę. Chodź, moja droga, ty masz borołka, ja cię jeszcze zostawię. Do bramy, chodź, chodź! Za mną, za mną! Dobra. Wszyscy polecieli tam. Chodźcie wszyscy, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, weź się zejdźcie z tej klapy, bo nie mogę wcisnąć jeden! Halo, kurde! Shit. Zrobiłeś? Tak, otworzyłem. Uciekliście? Nie, on to zamknął, czy co? Pewnie tak. No ja to... pierdziu. Tylko ja uciekłem. Zginę, nie? O nie, Gosia. Po co ja tam poszłam? Bo kurde, za tą Donals, kurde, chciałam, żeby za mną biegła, ale poszła w drugą stronę, no to mówię, też idę, nie? O nie, najgorzej, ja uciekłem tylko na razie. A co tam się podziało w ogóle przy tej klapie? Nie mogłem otworzyć, bo stali na niej i byli do uleczenia i po prostu pod M1 mi wtedy ulecz wyskakiwało. Aha. Słuchaj, Mrozu, zdejmij go, zdejmuj go! Nie, on nie żyje. Aha, dobra. Dobra. Udało się. Nie, ale cebula, no tak wyszło, kurczę, nie? No, tak wyszło, kurczę, no. Bo na tej klapie stali a i mi zablokowało. A ty byłaś w ten, w bramie, trzeba było wyłazić, a nie się tam leczyć. Za dużo osób w jednym miejscu, no, dokładnie. Najwyżej będzie 5 storówów. Dobra, słuchajcie, najpierw się tepniemy, nie? Czekajcie, teleportacja to jest... Ej, specjalnie ta mapa jest? Tak. Druga, a czemu jesteś krzywy? I teraz co? A jak zrobić jeszcze raz? Słuchajcie. A. Dobra. Czyli to trzeba, w sensie, drugi raz, zanim się skończy, co nie? Proszę nie świecić. A, nie udało się, słuchajcie. Ale spokojnie. Delgaga, ja się chciałam tepnąć! Kuźwa, nie umiem, ja nie umiem ją później wykręcić, wiecie? Proszę nie świecić! Kurde, no patrzcie, nie da rady, ja nie umiem. Czekajcie, rozwalimy tę paletę. Bo wiecie, jak ktoś zawróci od razu, nie? Tak jak to się gra na nią. Nie da rady, nie umiem. Jak oni to robią, słuchajcie? Słuchajcie, widzieliście to, jaka jestem zdolna? Ej, czekajcie, bo... Co żeś zrobiła? Nie uwierzysz, co zrobiłam. To tylko ja tak potrafię, słuchajcie. Tylko ja tak potrafię. Ja, moi drogi, to nie, że ja się tepam do przodu. Ja się tepam do tyłu! Słuchaj, taka jestem zdolna! Nie wierzę to. Teraz się tepam do piwni. Co to się kuźma? Ej, o co chodzi z tym tepaniem, słuchajcie? Nie wierzę w to! Do góry leć! Gdzie ty jesteś? Gosia na wstępie, a mnie nie ma! Nie wierzę w to! Ej, ta pielęgniarka to jest hit! Bo... What? Ty gdzie ja jesteś? Stoję tu i czekam! Przyjdź tu! Ja teraz na górę! Daj jakiś znak! Ja teraz się na górę tepam! Ja nie mogę po prostu! Ej no, kurde, jesteś, widzę cię przez okienko. Słuchajcie, pielęgniarka będzie moim... Pielęgniarka będzie moim kolejnym killerem do grania. Jak nic... O, teraz walnęłam w jakieś coś. To jest po prostu hit. Ty, gdzie ty jesteś? Wow, 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 wow.
czekaj, kogoś walnęłam, nawet nie wiem kogo. Ojej. Gdzie to? Ej, jak oni tak umieją, słuchajcie, jak oni się tepią, nie? I w trakcie się obracają, nie? Od tych rzeczy. Kurde, no, ściana mnie zatrzymała. Ściany są najgroźniejsze. Ona się nie chciała przez ścianę tepnąć. No patrz, no nie da rady. Kompletnie nie umiem. Czekajcie. Boże, mam oczy załzawione, nie? I nic nie widzę. Gdzie ty jesteś? No prawie! O Jezu! Mam cię! Nie w tą stronę. Myślałem, że cię jakoś przebiegnę, no, ale no, nie dałem rady. Dobra. Ej, ale powiem wam, że ona jest fajna, nie? Ona jest... Kuźwa, co to robi? Ona jest nie do ogarnięcia, ona jest jakaś taka zwrotna w ogóle, słuchajcie. Ja nie wiem, co się z nią dzieje w ogóle, nie? Ja nie umiem nad nią zapanować, nie? Ona dobrze wykręca, bo lewituje, nie? Nie, do nikt mi nie dał borołka, co za chamstwo. Znowu to samo. Kto tu te piwnie postawił, ja się pytam, kurs. Kto te piwnie tu dał? Ja chciałam w niego, a ona do piwni. Ej, o co tu chodzi? Za krótko, no patrzcie. Tu się przez niektóre rzeczy nie da tepnąć. Ej, weźcie się uspokójcie z tymi genami. Ej, patrz. To się nie da. Nie da się przez tę ścianę. A co ty masz, jakiś ten? Co mam? Ty masz tego. Ach. Co mam? Wezwanie. Mam. Już mnie tak znalazła. Gdzieś ty tu? Skręcił. Za szybko puszczam? A no widzisz. Kurde, no, nie umiem tego zrobić tak, wiecie co? Żeby drugi raz się od razu tepnąć. Ty, no, gdzie on zniknął? Dobra, to pójdziemy tam. Dobra, uciekamy. O kur... Oj, jest te drzwi! Ej, a jak ja mam Mori, słuchajcie? Osób, jeszcze Delgaga przyszedł, wszyscy po kolei. No patrzcie, nie umiem, kurde, tak, wiecie. Nie umiem zrobić tak, żeby tak szybko, wiecie, tego drugiego tepa zrobić, no nie? To jest jakiś... Ja w ogóle wziąłem ten, więź. Co to było? Ej, ona się tak typa po prostu, że to jest szok. Ona po prostu lata po całej mapie, słuchajcie. No i patrzcie, no i stanęłam przed nim, kurwa. A, Delgaga, po co mnie trolujesz? Stoi i chce, żeby go naprawić, a on przecież nie jest do nienaprawienia. Gdzie to była ta osoba? Ej, widziałam go przez chwilę. Dobra, tam jest. O, teraz się dobrze tepą w miarę. Ej, słuchajcie, widzieliście taką pielęgniarkę, która przeskakuje przez okna normalnie, a nie tepem? Jak nie widzieliście... To macie szansę zobaczyć. Gdzie on jest? Tutaj. Patrz. Kurde, no, nie umie się tak od nią, wiecie, szybko obrócić, nie? Kurde, no już mi zginął. Ja w tym locie już później nic nie widzę, nie? Jak ona leci. Masakra jest, nie? A też masz Mori na niej, nie? Mam. Boże, co ona tak spuszcza te łeb? Nic nie widzę przez to. Nie umiem nią kompletnie, nie? Ale... Mam cię! Ale jest fajna generalnie, śmieszna taka. Mam go! Ej, no to mi się udało, słuchaj!
Malcie! Ale ładnie! Najpierw pięknie się do niego tepnęłam, a teraz zamalcie go! Widzieliście? No to było ładne. Przyznajcie, moi drodzy. Kurde, nie umiem wyjść. Eryk! Szybko! O nie, nie weszło! Dawaj drugi raz, żeby ten, żeby cię Bory ci zrobić później. To mi się, jedno mi się, idź mi z tą latarką, Della. Z jednym tepem mi się udało. Bo z daleka się do niego tepłam. Nie. I zamajdy go, słuchajcie. Raz, jeden się udało, słuchajcie, raz. Ale ja i tak uważam, że te tepy do piwni i do tyłu były najlepsze, prawda? Ale to co wcisnęłaś S, że cię do tyłu tepu... O, świetnie. Nie, ja cię wcisnęłam do przodu. Wcisnęłaś do przodu i się do tyłu tepu? I patrzcie, teraz też ta Ola tak to zrobiła dziwnie. Mam cię. Wow, to ona tak dziwnie, wiecie co, bo ja się próbuję w locie obkręcić, nie? I ona też się tak obkręca dziwnie, nie? Jak lata. Dobra, uciekaj, uciekaj! Shit! Kurde. Teraz mi się nie udało. Ja czekaj. Dobra. O, Gumalek, patrz, wpadłeś do piwnicy. Akurat. Widziałeś? Co? Halo. Naprawcie mnie, nie, szybko, szybko. Ja mam za ludzi. Fajna jest ta pielęgniarka, podoba mi się, nie? To mnie tutaj dziabie! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Kurde, źle się obróciłam. Powiem wam, że ona generalnie jest do wyczucia. Tylko wiecie co? Trzeba nią pograć i wiedzieć, kiedy się obracać. Powiesz. Tak. Nie udało się! Mam was. Nie. Dawaj. Zobaczymy Mori. W piwni. O. O, proszę, ktoś nawet poświecił! Jaka scena, gościa! Takie po prostu jak w Romeo i Julii. Jak się wbili w kadr. O Boże, skisły po prostu. Dobra, ciebie jeszcze nie mogę. Pięknie ktoś nawet poświecił, nie? No naprawdę, bardzo ładnie, słuchaj, taki, wiesz, to było teatralne. Mam cię. I Mori, patrz, też masz na środeczku gwol. Też w ładnej scenerii. Tak, o tutaj patrz, oddało cię oświetla. O, to takie urocze w sumie, nie? O, tak pogłaskała po główce. Ciebie jeszcze nie mogę, ej. Lewetka, ja ciebie nie ten. Ty musisz zdjąć. No nie! Ja chciałam, żeby on ciebie zdjął. No krewetka, niestety. Nie udało się. Nie będziesz miał Mori, przykro mi. Co? Co tu się stało właśnie? Czekaj, krewetka, czekaj! Ej, gdzie ja jestem? Wytyfy? Zobaczcie, gdzie jakoś poleciała w ogóle. Ej, gdzie jest ta też po całej mapie. Gdzie jest ta piwnia w ogóle? A ja pierdzielę, żeby to być. To jest po prostu... Gdzie ona poleciała w ogóle? To jest jakiś hit. No nie da się krewetka, no. Nie da się zrobić Mori, przykro mi. Ale w ogóle, jak ona tak daleko poleciała, słuchajcie, ona ma taki kuźwa zasięg czy coś? Bo ja nie ogarniam tego. A ty krewetka dopiero pierwszy raz?
No co robię? No nie dało się ciebie niestety zmoriować. Ej, słuchajcie, Nurska jest zarąbista, nie? Będziemy nią grać. Będziemy tak nią się grać. Podobała? Śmieszna jest. Naprawdę jest śmieszna. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, bo ja się świetnie bawiłam, nie? Main Nurse, no nie, aż tak to nie, ale wiecie, żeby się pośmiać, to możemy nią pograć. Powiem wam, że tej tepy to jest jakiś hit w ogóle, nie? Ja pierdzielę. Masakra. No, ja wam powiem, że też się popłakałam ze śmiechu po prostu, nie? Ona jest zarąbista, za później muszę zobaczyć jeszcze raz normalnie. Piwnice najlepsze, jak wpadałaś po prostu. W ogóle ja nie wiem, kto te piwnice tam postawił. Kto tam postawił? Bach i Gosia w piwnicy. Albo na górze, nie? Jak tam Bach na górę wbiłaś. Pająk, świetny pomysł był z tym. Słuchajcie, ale kończymy już dzisiaj, bo już jest za 10, a jak ja zacznę nawet za 9. Kolejny meczek, to mi zejdzie znowu za 20 minut.